anioł na ziemi. Tak mówi o nim syn, który zgłosił ojca do programu. Krzysztof jest rozwodnikiem. Całe życie poświęcił na wychowanie dzieci i pracę na gospodarstwie. Wiele w życiu przeszedł, a teraz wreszcie chciałby zadbać o siebie i znaleźć kobietę, dzięki której codzienne powroty do domu będą radością. Tu pracowali moi dziadkowie, ojcowie, ja. Dla mnie jest to dobrze. No. Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 40 hektary. Zajmuję się siewem zbóż i hodowlą bydła opasowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Marta. Krzysztof, bardzo miło. Mogę się przysiąść? Proszę bardzo. Krzysztof, ja słyszałam, że ciebie do programu zgłosił syn. Jak ty się czułeś, jak się dowiedziałeś? No, na początku byłem bardzo zdziwiony, nie? Bo to takie było i zdziwienie, i miła niespodzianka była przy okazji. Tata jest człowiekiem spokojnym, pracowitym. Jest dla mnie wzorem do naśladowania, tak? Jest, no, wręcz, jak to bym mógł powiedzieć, aniołem, nie? A powiedz, ty się zajmujesz sam całym tym gospodarstwem? Teraz tak. Tam w wolnych chwilach tam syn przyjeżdża, mi pomaga, jak ma czas. A co lubisz najbardziej w tej pracy? No, chyba najlepiej to chyba koszenie zboża kombajnem. No, a wieczorami co robisz? A wieczorami, ja wiem, to się zrobi obiad na kolację, to się upieczy ciasto jakieś i ten, nawet dobry wychodzi. Tak? Tak. Przydałaby się jakaś osoba na te wieczory, żeby nie były samotne? No to na pewno, że tak, nie? Każdy by chciał porozmawiać, posiedzieć, kawę wypić, się przytulić do kogoś, a nie tak samemu, tylko wiadomo, no dzieci dzieciami. Przyjadą, odjadą i człowiek dalej sam zostaje, nie? Ty już, Krzysztof, byłeś w związku małżeńskim. Jak długo on trwał? 12 lat. Potem ja zostałem sam z dzieciami. No, jakoś tak było i lepiej, i gorzej w życiu. Jakoś człowiek dawał radę. Jakoś to przez to wszystko przebrnął. No jest dobrze. A to była pierwsza poważna miłość? No tak. Mhm. I co się wydarzyło? Pojechała żona za granicę na miesiąc. No i tak została, no i doszło do rozwodu. Ja zostałem potem sam, z dziećmi. Swoje przeszedł. Jakby znalazł odpowiednią kobietę, to na pewno by był gotowy do związku. Krzysztof, myślisz, że zawsze jest dobry czas na miłość? No myślę, że tak. Każda pora wieku jest dobra, nie? I w każdym wieku można kogoś poznać? Na pewno. Tak myślę. A poznałeś kogoś od czasu rozwodu? Poznałem, ale to tak zawsze dochodziło do tego, że jak do miasta to tak, a na wiosce nie. A jaka ta kobieta powinna być? Na pewno w zbliżonym wieku do mojego. No i taka pewna siebie, żeby wiedziała, że chce mieszkać na wiosce. Wygląd to takie ma chyba najmniejsze znaczenie, nie? To bardziej takie, co ma w środku, dobra dusza, dobry charakter. No, taka mocno stąpająca po ziemi, żeby wiedziała, czego chce, nie? Na pewno dostanie ode mnie dużo miłości, czułości. Jestem pewien, że kobieta by była z nim szczęśliwa. No, brakuje tej drugiej osoby, nie ma co ukrywać. Drogie panie, widzicie mnie, oglądacie, jaki jestem, napiszcie do mnie, na każde listy odpowiem. I może akurat na siebie czekamy. Jeśli jak Krzysztof szukasz miłości i kochasz wieś, wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka Pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Krzysztof.